Dzień dobry. Chcielibyśmy oznajmić wszystkim, że tegoroczni pierwszoklasiści są już pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły podstawowej. 5 października w hali sportowej odbyło się uroczyste ślubowanie nowych uczniów. To jest taki egzamin, czy dziecko spełnia wszystkie oczekiwania nauczycieli, prawda, może i rodziców, czy jest już odpowiednio dojrzałe i przygotowane do tego, żeby realizować obowiązek szkolny. To jest taka uroczystość, która podnosi tak jakby rangę bycia pierwszoklasistą i bycia uczniem. No i dzieci się do tego pilnie przygotowują przez miesiąc. Aby dać dowód temu, że nie są już przedszkolakami, pierwszaki przygotowały specjalny program artystyczny, a w nim piosenki, wiersze i scenki rodzajowe. Jak wyglądały przygotowania do tej uroczystości? Przygotowania przebiegały burzliwie, tak mogę powiedzieć, ale dzisiaj dzieci stanęły na wysokości zadania. Jak sami Państwo widzieliście, myślę, że występ pierwszoklasistów wypadł fantastycznie, jak co roku. Prowadzące ślubowanie przyznają, że podczas prób były małe niedociągnięcia, ale w czasie oficjalnego występu pierwszoklasiści poradzili sobie doskonale. Ładnie było, dobrze wszystko wyćwiczone. Na pierwszej próbie to nierówno było, ale jak codziennie ćwiczyliśmy, to dobrze wszystko. Chęć pokazania się z jak najlepszej strony pewnie nie dziwi, bo przecież, jak twierdzą nowi uczniowie, w szkole jest fajniej niż w przedszkolu. Powiedzcie mi, dziewczyny, jak wam się podoba w szkole? Fajnie. Fajnie. A gdzie było lepiej, w przedszkolu czy w szkole? W szkole. A dlaczego? Bo jest fajniej, uczymy się pisać. Jak podoba ci się w szkole? Fajnie. A lepiej było w szkole? To znaczy lepiej było w przedszkolu, czy lepiej jest w szkole? W szkole. Bo w szkole nie ma czasu na nudę, tu na wszystkich czeka wiele różnych zajęć. A co robicie w szkole? Rysujemy, kolorujemy. Moja najulubiona lekcja to taekwondo, tańce i religia.
Bycie uczniem to nie tylko przyjemności, ale również obowiązki i zasady odpowiedniego zachowania. Szczęśliwy uczeń to bezpieczny uczeń, dlatego każdy z pierwszaków zna podstawowe zasady ruchu drogowego. A powiedz mi, czy znasz już jakieś zasady ruchu drogowego? Wiesz, jak trzeba się zachować na przykład przy przejściu na pasach? Trzeba na chodniku przystanąć, jeden raz spojrzeć na lewą stronę, drugą na prawą i trzecią na lewą, żeby wiedzieć, czy nie jedzie samochód albo autobus szkolny. Thank you.
Aby być widocznym na drodze, wszyscy otrzymali specjalne znaczki odblaskowe. Dzisiaj otrzymacie takie znaczki odblaskowe. Powiedzcie, gdzie będziecie je nosić? Tak, na ręku, ale czasami jak komuś przyjdzie do głowy fajny pomysł, to można też i się zmieści, można nawet na nogę, zwłaszcza na rowerze, kiedy jeździcie, można założyć na nogę. Nieodzownym atrybutem każdego ucznia jest jego plecak. Co noszą w nim tegoroczni pierwszacy? Książki i piórniki. I zeszyty. Piórnik, drugie śniadanie, jeszcze książki, zeszyt do korespondencji i jeszcze, co najważniejsze, to przynoszę kredki. My jesteśmy kredki, siostrzyczki, kolorowe mamy spodniczki. Kolorowe chusteczki w kieszeniach, kolorowe sny i marzenia. Gdy nas ktoś do ręki bierze, to biegniemy po papierze. No i proszę, jest obrazek, więc zatańczmy wszystkie razem. Wiemy, co noszą w plecakach, a oto jacy są tegoroczni pierwszoklasiści, zapytaliśmy panią nauczycielkę, która pracuje z nimi już ponad miesiąc. Są fantastyczni, na pewno się przy nich nie nudzimy. Trzeba po prostu mieć oczy dookoła głowy, żeby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo, dobrą zabawę. Dzieci są żywe, spontaniczne, ale takie mają prawo być. Po wszystkich występach nadszedł najbardziej wyczekiwany moment uroczystego ślubowania. Do ślubowania. Jestem małym Polakiem. Jestem małym Polakiem. Kocham moją ojczyznę. Kocham moją ojczyznę. Pragnę dbać o dobre imię. Pasuje ci na ucznia. Będzie bardzo pasuje ci na ucznia pierwszej klasy. Ten dzień to moment dumy nie tylko uczniów, ale także ich rodziców. Bardzo fajnie, jestem dumny, bo młody dał radę, także super. Czy były jakieś specjalne przygotowania do dzisiejszego dnia? No myślę, że przygotowania do pani poczyniła największe, bo dzieciaki się uczyły w szkole, a w domu to tylko ubraliśmy młodego i wygląda jak gość, o to chodzi. Po części oficjalnej każda z pierwszych klas udała się na przygotowany poczęstunek.
Na koniec jeszcze kilka rad od starszych koleżanek, które jeszcze pamiętają, jak to jest być pierwszakiem. A wy mi pamiętacie, jak wy byłyście kiedyś pierwszakami jeszcze? Stresowałyście się trochę, czy nie? Trochę. Trochę bardzo. To co byście radziły tym pierwszakom, które teraz są, żeby się nie przejmowały, czy... Żeby dobrze się uczyły i żeby uważały na drogach. Wszystkim pierwszoklasistom życzymy samych piątek i radości z bycia uczniem. Czekamy też na ich szkolne osiągnięcia, bo choć dopiero zaczynają, to już zapowiadają, że... Słuchajcie, ja mam pomysł, od dziś się nie damy, przecież jesteśmy teraz pierwszoklasistami. W tym programie to wszystko, na następne zapraszamy za tydzień.